Witamy Państwa. Z okazji Dnia Wędliniarza zostaliśmy zaproszeni do firmy Hospol w Gorzejowej gminie Brzostek. Gościmy u Pana Gustawa Chołowickiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Któremu mamy przyjemność zadać kilka pytań. Bardzo proszę. Panie Gustawie, zacznijmy od genezy. Skąd pomysł na stworzenie takiej firmy? Pomysł na stworzenie takiej firmy może zacznę od tego. Z tego, co słyszałem starszych ludzi, mój dziadek Józef Chołowicki, mój ojciec Chołowicki Antoni, nie żyje, wcześniej zmarł, mój brat ojca Stanisław Chołowicki, on mieszkał kiedyś w Brzostku, też nie żyje. Oni byli rzeźnikami, oni i masażami, oni robili kiełbasę, czasem komuś tam odstąpili, podarowali, co słyszałem. Po prostu umieli to zrobić. Ostatnio mnie uczył jako młodego chłopaka brat ojca Stanisław Chołowicki. Pokazywał mi, jak się zabije świnia, jak się robi kiełbasę. To był mój pierwszy taki, no i jako będąc rolnikiem, jeszcze młodym rolnikiem, produkowało się żywiec, nie? Trzeba było ubić tą świnię czy coś. I to był mój pierwszy jakby taki ruch w tym. Później nastawiłem się na rolnictwo, na hodowlę owiec, specjalistyczne gospodarstwo. My prowadzili z powodzeniem, z różnymi nagrodami i tak dalej, bo się starałem z rodziną. Oczywiście ciężko, żeśmy wszyscy pracowali z żoną, żeby to jakoś szło. Później, kiedy psuł się zbyt na owce, postanowiliśmy zabijać, woziło się do rzeźni, do Tuchowa, to jest około 40 km od mojego miejsca zamieszkania, ciągnikiem. To było trudności. Stąd przychodził pomysł zrobienia rzeźni z prawdziwego zdarzenia. No, w budynku byłej owczarni, tym bardziej, że budynek spełniał wszystkie wymogi, które z mniejszą czy większą trudnością, ale dało się zrobić, wszystko pokonać. I zrobiliśmy ubojnię. Wcześniej była ubojnia bydła, później trzody chlewnej. W roku 2004 przy dostosowaniu się naszego kraju i naszego rolnictwa do Unii Europejskiej zdobyliśmy certyfikaty, wszystko potrzebne, budynek został dostosowany, ubijamy trzodę chlewną. Kilka czy kilkanaście lat handlowaliśmy z poszczególnymi masarniami, z którymi niektórymi się handluje już między 20 a 30 lat. Mięsa z sąsiednich, zachodnich krajów zaczęły napływać do naszego kraju. Stały się trudności z sprzedażą półtusz i jakichś tam innych elementów z wieprzowiny, bo głównie tym myśmy się ostatnio zajmowali. No i stąd przyszedł pomysł na budowę masarni, żeby zrobić sobie zbyt na te półtusze, ponieważ nie było gdzie sprzedać, bo konkurencja zagraniczna zaniżała ceny. Bardziej masarniom innym właścicielom masarni opłaciło się kupować zachodnie mięsa, bo była niższa cena. No, nie wypowiadam się na temat jakości, to już każdy musi sobie osądzić. No i stąd to wszystko, co jest. To wymagało bardzo dużo pracy mojej rodziny, zięciów, żeby pokonać wszystkie trudności przy załatwianiu dokumentacji, która trwała blisko 2 lata, na dokumentację na budowę masarni. To nie jest tak, że jak to mówią tu czy tam, czy w urzędach, że się pomaga przedsiębiorcom czy rolnikom. Jak się człowiek nie uparł, czasami nie krzyknął w biurze, to się nie załatwiło niektórych spraw lub się przeciągały, można powiedzieć, w nieskończoność. Co przy tej okazji bym sobie życzył i upomniałbym się do wszystkich urzędów, począwszy od urzędu gminy, urzędu miejskiego w Brzostku, po
premiera, który teraz próbuje coś tam zadbać o rolników. Wstawcie się za rolników, bo oni są żywicielami. Człowiek będzie żył bez butów, ale jeść musi. Wstawcie się nie tylko na papierze, nie tylko gdzieś w obietnicach. Niech ten rolnik będzie poszanowany, który produkuje żywność, bo to jest najważniejszy produkt według mnie. Ja już jestem zmęczony od 15 roku życia, nawet od 14, kończąc szkołę podstawową. Pracowałem ciężko na roli, bo ojciec zmarł wcześniej, byłem najstarszym z braci. Rozumiem wszystko, rozumiem, ale teraz ostatnio nie mogę patrzeć, jak rząd, jak w ogóle wszystko się przedstawia w stosunku do rolnictwa. Pola leżą odłogami, daje się ludziom pieniądze, dofinansowanie z Unii tym, którzy nie produkują, natomiast ci, którzy produkują zboże czy inne jeszcze rośliny czy żywiec, zbywa się ich niskimi cenami. Tu jest mój, jakby to nazwać, bardzo mi się to nie podoba. No co poza tym, życzyłbym sobie i wszystkim przedsiębiorcom branży mięsnej i wszystkim innym, aby nasz rząd, nasza polityka zmierzała do tego, żeby nie sprawiać trudności z sprzedażą produktów rolnych czy innych naszym rodzimym polskim przedsiębiorcom, a nie sprowadzać wszystko z innych krajów, czasami będące gorszym towarem. Takie są opinie ludzi. Życzyłbym sobie, aby wszystkie rodziny tak pracowali, chcieli tak pracować jak moja rodzina, co czasami krzywo patrzą na mnie, że za dużo tego wszystkiego jest, ale inaczej nie można postąpić, bo po prostu by się padło. Są trudności, a tak nie powinno być. Co skłoniło pana do budowy masarni? Do budowy masarni skłoniło mnie to. Może kilka takich, powiem, przyczyn jakby. Coś tam może w genach z rodziny, z naszych przodków. Ale najważniejsze, co mnie skłoniło do budowy masarni, to jest to brak lub całkiem zmniejszenie zbytu wyprodukowanych w naszym zakładzie rzeźniczym rzeźni produktów, to znaczy półtusz wieprzowych. Panie Gustawie, może teraz przejdziemy do masarni, gdzie opowie pan nam pokrótce etapy produkcji swoich wyrobów. Dobrze, bardzo zapraszamy do masarni. Proszę, to jest zakład wybudowany ciężkimi wysiłkami fizycznymi i finansowymi, wspólnie z rodziną. Zapraszam. Ja jestem oczywiście zadowolony z tego, że udało nam się to mimo trudności zrobić. Trwało to dosyć długo, bo biurokracja. No i jesteśmy zadowoleni. Ludzie do nas przyjeżdżają, kupują towary, bo są dobre. Świnie kupowane są tylko od naszych okolicznych rolników. Nie ma żadnych zachodnich towarów, jak również nie ma dużo chemii. To nas cieszy, ludzie są zadowoleni, coraz więcej jest klientów tutaj w sklepie, przy masarni, jak również w sklepach okolicznych. Czy myślał pan o założeniu stoiska patronackiego w mieście Brzostek? Tak, ja myślałem, cały czas myślę i myślimy wszyscy wspólnicy. Może kiedyś to powstanie, ale na razie sklepy spożywcze czy mięsne z Brzostku, z miasta Brzostku od nas zamawiają towary i sprzedają. Natomiast mamy stoisko pod swoim patronatem, sklep mięsny w Dębicy, gdzie też się cieszy coraz większym zaufaniem klientów. Po prostu coraz więcej klientów przychodzi kupować nasze towary, bo tak jak już powiedziałem, jest to wszystko produkowane metodą tradycyjną. Receptury stosowane w zakładzie są własnymi przepisami czy opracowane przez specjalistów?
Receptury są opracowane przez specjalistów, może jakby to powiedzieć, z prośbą o takie opracowanie, żeby to były jako wyroby tradycyjne. A poza tym chciałem przedstawić tutaj pana Kazimierza, szefa produkcji, który świetnie się na tym zna, produkuje nam wyroby takie, które ludzie chętnie kupują i bardzo za to go chwalą, a my jesteśmy mu za to wdzięczni. I bardzo go proszę, żeby się wypowiedział coś więcej na ten temat. Zakład mięsny Hospol Gorzejowa posiada własną ubojnię, własny rozbiór i własną produkcję. Żywiec na ubojni skupowany jest od okolicy rolników. Przekazywane mięso na rozbiór pozwala w zupełności, abyśmy byli samowystarczalni i nie korzystali z innych źródeł dostawy. Właściciele spółki stoją na stanowisku, że dobre, bo polskie, dobre, bo nasze. Nie? Jeśli chodzi o asortymenty, to jest pełny asortyment mięsa wieprzowego do sprzedaży i mięs produkcyjnych. Jeśli chodzi o produkcję, na dzień dzisiejszy mamy około 20 rodzajów wędlin i wyrobów wędliniarskich. Na każdy z tych produktów mamy opracowaną recepturę. W zakładzie ściśle przestrzega się reżimu technologicznego na poszczególnych etapach produkcji. Jest to o tyle ważne, że w końcowej fazie produktu jako wyrób gotowy musimy mieć normy jakości, które są do każdego asortymentu przypisane. Właściciel spółki wspomniał tutaj o zakładzie w Brzostku i o moim nazwisku. Faktycznie prowadziłem przez 16 lat zakład rzeźniczo-wędliniarski. Wyroby z tego zakładu miały dobrą renomę. Sądzę, że jest to jeden chyba z elementów, że zaproponowana mi tu praca w tym zakładzie. Zresztą nie tylko mnie. Jeszcze tutaj pracuje z nami Maduzia Mieczysław, który pierwsze też kroki stawiał w zakładzie rzeźniczo-wędliniarskim w Brzostku. Chciałbym tylko na zakończenie powiedzieć, że zakład jest w fazie rozwoju i myślę, że w imieniu swoim, jak i całej załogi uboju, rozbioru, produkcji życzymy właścicielom, aby spółka się rozwijała, aby pozyskiwane były kolejne rynki zbytu. A do konsumentów chcielibyśmy powiedzieć serdecznego. Dziękuję bardzo. Proszę nam teraz powiedzieć, jaki jest tygodniowy przerób w pana zakładzie? Ja w takim razie do głosu oddam zięcia, który się tym zajmuje, który świetnie się tym zajmuje. Na początku otwarcia zakładu przerabialiśmy około 3 ton tygodniowo, teraz produkcja wzrosła już do około 5. Myślę, że to na tym nie koniec. Produkt cieszy się tutaj uznaniem, jest coraz więcej klientów, co mogę powiedzieć. Myślę, że na tym nie poprzestaniemy i będzie się to ciągle rozwijało. Dziękuję. Dziękujemy za zaproszenie i życzymy dalszych sukcesów w prowadzeniu firmy. Dziękuję bardzo za przybycie, za nagranie filmu. Bardzo nam miło, że ktoś nas chce odwiedzić, że się interesuje tym, co my robimy. Mam nadzieję, że robimy dobrze i dalej życzyłbym sobie, żeby dalej tak było, żeby klienci do nas przybywali. Zapraszamy na tradycyjne wędliny, mięsa. No i życzę sobie i całej rodziny, moim następcom, aby to trwało nieskończoność. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.